Cześć, witajcie na kanale Grupa Struktura. Zapraszam Was do zostawienia komentarza i subskrypcji mojego kanału, to dzięki Wam pojawiają się nowe filmy. Już kilkukrotnie spotkałem się z pytaniem, co zrobić, jeżeli ława fundamentowa zostanie wylana w sposób niezgodny z projektem. Mianowicie została przesunięta o kilka lub kilkanaście centymetrów względem osi. Pierwsza informacja jest taka, że ściana fundamentowa i budynek nie musi być ułożona zawsze osiowo na ławie fundamentowej. Takie rozwiązanie musi być jednak uwzględnione przez projektanta na etapie wykonywania projektu. Jeżeli zaistniała taka sytuacja na budowie, można poprosić projektanta o sprawdzenie, czy można kontynuować pracę. Tutaj od razu chcę podkreślić, że ławy, na których ściany stoją nieosiowo, mają większe wymiary niż zwykłe fundamenty. Zatem jeżeli zrobiliśmy takie przesunięcie większe niż 5-10 cm, to liczmy się z tym, że bez dodatkowej pracy takiej zgody nie uzyskamy. Okej, ale co w sytuacji, gdy na przykład przesunęła się ława o 20-30 cm? Co wówczas zrobić? Istnieją również sposoby na poradzenie sobie z tym. Pamiętaj jednak, że takie rozwiązania powinny być uzgodnione z kierownikiem i projektantem budynku. Nie można ich wykonywać na własną rękę, a ilość i sposób, jaki ci przedstawię, jest jedynie orientacyjny, abyś miał świadomość, jakie są możliwości. Przejdźmy jednak do pokazania sposobu poradzenia sobie z sytuacją. Mamy ławę fundamentową. Pierwszą czynnością jest odkopanie jej ze strony, w którą będziemy ją poszerzać. Następną czynnością jest wykonanie szalunku i podbudowy, czyli chudziaka. Szalunek wykonujemy na takiej powierzchni, o jaką chcemy powiększyć nasz fundament. Obecną powierzchnię ławy musimy skuć punktowo młotkiem tak, aby z gładkiej powierzchni uzyskać beton o jak najmniej równej powierzchni. Powierzchnia ta musi być dobrze oczyszczona z kurzu i drobin betonu. Następnym krokiem jest nawiercenie otworów pod montaż dodatkowych strzemion w kształcie litery U. Strzemiona osadzamy w betonie na kotwie chemicznej. Oczywiście nawiercony otwór należy uprzednio oczyścić ze wszelkiego rodzaju pyłów, kurzu, aby kotwa chemiczna dobrze związała. Po osadzeniu w otworach strzemiona następnie zakładamy zbrojenie główne i mocujemy je drutem wiązałkowym do strzemion. Gdy mamy całość gotową, musimy najpierw zwilżyć kilkukrotnie obecną ławę fundamentową, tak aby nie chłonęła zbyt dużo wody. Na jej część nakładamy masę, która posłuży jako szczepne dla istniejącego betonu i nowo wylewanego, np. rozrobiony cement. Takim cementem możemy dokładnie wysmarować powierzchnię betonu i dopiero możemy ułożyć docelową mieszankę betonową, która poszerzy nasze fundamenty. Jak widać, można sobie poradzić z takim problemem, jak pokazywałem, a ile to może kosztować dodatkowych prac i materiałów, no każdy teraz może sobie określić. Dlatego uważam, że najlepiej jest sprawdzić wszystko dwa razy, zanim zaczniemy kolejny etap budowy. Naprawy w budownictwie są bardzo kosztowne i czasochłonne. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Zostaw komentarz, jeżeli Ci się podobał ten odcinek. Jeżeli masz jakiś pomysł, co chciałbyś usłyszeć w kolejnych filmach, również napisz to w komentarzu. Dzięki i do następnego odcinka. Pozdrawiam.